Jakie są przyczyny jego negatywnego zachowania do mnie? Taki temat zaproponowała jedna z słuchaczek. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli zauważacie zmiany w zachowaniu waszego partnera, które są niepokojące, ja być może jest to kryzys lub jest to jakiś powód konkretny. Spójrzmy, co pokażą nam dzisiaj karty na ten temat. Zanim odsłonię karty, które wylosowałam, proszę o subskrypcję, komentarze, lajki i propozycję tematów. Dziękuję serdecznie. Proszę subskrybować mój kanał. Jakie są przyczyny jego negatywnego zachowania wobec mnie? Myślę, że partner być może chce tutaj ewentualnie zakończyć ten związek, ponieważ widzimy tutaj zamkniętą książkę grzbietem właśnie do związku, więc przyniesie być może najbliższy czas koniec tego związku. Ponieważ są tutaj jakieś problemy, kryzysy, widzimy pochmurne niebo, widzimy też, że bociany przynoszą coś nowego i w tym właśnie momencie zamykamy tutaj tą książkę, zamykamy tutaj ten rozdział tego związku. Być może otworzy się dla partnera coś nowego lub być może też z wami musi się coś tutaj radykalnie zmienić, przetransponować, by po prostu otworzyła się nowa szansa na lepszy związek, ponieważ myślę, że tak jak jest teraz, być może macie jakiś właśnie kryzys, nie może zostać na dłużej, ponieważ się ta miłość wypali, prawda? Jest tutaj właśnie taki niepokój, że jakby chciał tutaj partner coś zamknąć. Ten rozdział tego życia z wami, związek z wami zamknąć. I spójrzmy, jak rozwinie się jego tutaj planowanie. Więc partner rzeczywiście stoi na rozdrożu. Nie wie, co wybrać. Być może ma jakieś dwie lub więcej opcji. Być może chce być z wami w związku, lecz również otworzyły mu się jakieś inne drzwi. Perspektywicznie ma jakieś inne tutaj jeszcze pomysły lub projekty. Być może chce się wyprowadzić, być może chce wyjechać gdzieś, przeprowadzić jakąś przeprowadzkę, czyli zamieszkać w innym mieście lub w innym kraju. Być może ma właśnie taką tęsknotę za czymś nowym, za czymś właśnie zupełnie jakby innym. Tęskni, by zacząć jakiś być może nowy rozdział swojego życia, by zamknąć teraz to właśnie, co było i rozpocząć coś nowego na zasadzie hej, przygodo, nowy rozdział w życiu. Być może kogoś poznał, nie mam tutaj po prostu jakiejś osoby, partnerki, lecz być może ma jakieś inne tutaj kontakty. Jednakże karta statku mówi też o kontaktach właśnie biznesowych, pracy, zarobków, czyli być może jakieś kontakty właśnie na tle zawodowym, możliwości kariery, możliwości dobrego biznesu. Gdzie widzi tutaj partner szansę też dla siebie, rozwoju swoich możliwości właśnie biznesowych, czy zawodowych, czy jakiejś kariery, czy lepszego właśnie tutaj stanowiska, jeśli właśnie wyruszy
w jakimś innym kierunku, czyli przeprowadzi się, wyjedzie z tego miasta do innego, większego, czy być może nawet do innego kraju, tak? Otworzyły mu się jakieś tej nowe perspektywy i chcę właśnie tutaj przeanalizować tą sytuację, czy zostać tutaj w tym związku z panią, czy z paniami, tak, czy z osobami pytającymi, czy otworzyć przed sobą właśnie zupełnie nowe drzwi i zacząć zupełnie nowy kapitel, czyli nowy rozdział w swoim życiu. Tutaj widzimy właśnie jakby powolny rozwój, ponieważ jest to statek jest kartą powolną, powolny rozwój, jakiś powolny proces u partnera, który jednak rozwija tutaj jakąś nową perspektywę, nowe jakby tutaj możliwości widocznie finansowe lub zawodowe, tak? Współpracy może z jakimiś innymi tutaj ludźmi, firmami, możliwości lepszego zarobku, lepszego biznesu, więc bije się tutaj partner z myślami właśnie co zrobić, jest na rozdrożu. Chciałby też tutaj spotkania z panią pytającą, z osobą pytającą i rozmowy, czyli partner chciałby wam powiedzieć to, co ukrywa, ponieważ nie jesteście świadomi właśnie, dlaczego jego zachowanie w stosunku do was zmienia się i być może nie macie z nim już takiego intensywnego kontaktu. On chce, byście porozmawiali na ten temat. Być może jest to też tej rada właśnie, żeby poruszyć ten temat, dlaczego są takie zmiany, co stoi tutaj właśnie na drodze, jaki nowy pomysł, czy plan, czy marzenia właśnie stoją na drodze. Powinniście się spotkać lub zainicjować taką rozmowę właśnie i tutaj jest komunikacja, prawda, czyli stworzyć szansę komunikacji i rozmowy, wyjaśnienia właśnie tych wszystkich tutaj niejasności między wami. Tak, właśnie, tak jak powiedziałam, nie znając właśnie tej karty tutaj na spodzie, że są jakieś niejasności w waszym związku, w waszych tutaj relacjach miłosnych, nieklarowne sprawy, niezrozumiałe zachowania, które musicie właśnie tutaj wyjaśnić, tajemnice, są tajemnice niewyjaśnione, partner coś skrywa właśnie, coś rozmyśla tutaj wieczorem czy w nocy, skrywa przed wami, czyli wy nie macie w ogóle wglądu tutaj w jego właśnie myśli i tajemnice, co on tutaj planuje. Trzeba głębiej spojrzeć właśnie w jego wnętrze, głębiej tutaj przeprowadzić jakąś rozmowę, jakie są być może pragnienia waszego partnera, których jeszcze nie znacie. Być może od dawna marzy o jakiejś karierze zagranicznej czy wyjeździe po prostu z kraju, o którym wy albo nie wiecie, albo żeście to ignorowały, albo nie słuchałyście partnera, zignorowałyście jego marzenia, więc myśli teraz właśnie o tym intensywnie, by zrobić być może jakiś krok sam. Tutaj właśnie jakieś rozmowy nerwowe, w atmosferze takiej nerwowości, chaotyczności, napięcia, no jakieś takie szybkie tutaj wyklarowanie tych spraw, prawda, które są przed wami ukryte, czyli partner nie pokazuje prawdziwej twarzy, nie mówi to, co chce, tylko tutaj ukrywa coś przed maską. Jest z wami jakby w masce, czyli po prostu no coś gra, zagrywa, wy nie wiecie, o co chodzi, zmienił zachowanie, nie pokazuje swojej uczciwej właśnie twarzy. Tutaj jest ten partner, właśnie tutaj chodzi mu o stabilność finansową, być może szuka właśnie jakichś innych tu zarobków, pieniędzy, biznesu, innych jakichś kontaktów w biznesie, innych jakichś możliwości w ogóle zarobkowania, by, jak to się mówi, odkuć się finansowo lub no, zacząć jakiś nowy rozdział w swoim życiu, który też go uskrzydli, prawda, doda mu nowych jakichś motywacji. Także chodzi tutaj o stabilność finansową, która jest jakby tutaj w zagrożeniu, prawda, przez to właśnie, że on będzie dążył do tych takich tutaj finansowych widocznie sukcesów, czy zmian, czy rozwoju kariery, będzie wasze szczęście tutaj ewentualnie
przerwane lub zranione lub skończone, lub właśnie ta relacja będzie tutaj cierpiała na tym właśnie jego nowym planie. Ucierpi właśnie cała ta relacja i szczęście. Teraz mamy również blokady, czyli ciężka droga, problemy, blokady, obciążenia, balasty na waszym szczęściu pojawią się właśnie. Tutaj jakieś nowe wiadomości, nowy początek widocznie dla partnera, nowe jakieś tu plany, widocznie nie wiem, czy ma jakąś tutaj ewentualnie jeszcze osoba, czy jest jakaś osoba trzecia, ponieważ tutaj ewentualnie jest jakaś kobieta, seksualność, atrakcyjność, ewentualnie dla nie wszystkich na pewno, i tutaj wycofanie się partnera, czyli potrzebuje być sam, potrzebuje izolacji, by przemyśleć wszystko jeszcze raz, co chce, czego pragnie, do czego dąży i co ma zmienić w swoim życiu. Chce jakiejś zmiany, transformacji, chce zostawić stare, by umarło, by nowe, jak Feniks z popiołów się narodziło i mogło właśnie tutaj jakąś nową fazę jego życia zacząć. Chce pójść jakąś konkretną drogą, ma jakieś wyznaczone cele, chce się realizować, chce tutaj właśnie iść drogą jakąś nową drogą. Kompas pokazuje mu jakiś nowy kierunek drogi, którą on chce pójść. Chce się wzmocnić finansowo. No ewentualnie jest tutaj właśnie pani, która się domyśla, pani pytająca, osoby pytające, które domyślają się, że coś fałszywie tutaj się odgrywa w tym związku, że coś jest nieszczere, że coś tutaj partner, jakieś po prostu no, zachowanie jego się zmieniło, coś ukrywa, coś być może też kłamie, kombinuje, więc są po prostu jakieś dziwne zmiany zachowania partnera wobec was, nie ufacie mu, macie po prostu nieufność, nie wiecie właśnie jaka fałszywa gra tutaj przebiega, prawda? Bardzo się martwicie, właśnie nie jesteście ufne, jest to dla was ważne, by to wyjaśnić. Jest ważne dla was, by też tutaj te relacje w państwa związku się wyjaśniły, wzmocniły, wyleczyły, uzdrowiły, wasza komunikacja, byście byli szczęśliwi. Jest pani też pełna tutaj takiej nadziei właśnie, że to się wszystko jeszcze zmieni, powróci do normy. Widzi pani, jest pani pytająca, osoby pytające, pełne nadziei, że właśnie ten kontakt z tym partnerem jeszcze się odnowi, powróci wszystko do jakiejś starej normy, tak? Tutaj trzeba spojrzeć dokładnie, przeanalizować, jakie właśnie tu komplikacje są w waszym związku, jakie utrudnienia, jakie kręte tutaj ścieżki, drogi. Być może też jakaś rywalka, kochanka, jakaś kobieta, która właśnie tutaj intryguje i namawia partnera, by odszedł od żony, czyli od was, i by zaczął nową tej relację z nią. Więc trzeba by było spojrzeć, zobaczyć dokładnie pod lupę, co jest właśnie taką naprawdę poważną przeszkodą tutaj, co stoi właśnie na przeszkodzie, czy kochanka, czy nowe plany biznesowe, pracy, zarobku, pieniędzy, być może też oba te aspekty, prawda, razem. Tutaj są jakieś ostre sprzeczki, czy dyskusje, czy wyjaśnienia sprawy, które ewentualnie doprowadzą do ostrych dyskusji właśnie przy domu, jakiejś straty na właśnie przy tutaj tej partnerce pytającej, czyli są też straty tutaj poprzez te kłótnie, dyskusje, nieufność, no brak zaufania, jakieś fałszywe zachowanie się partnera w stosunku do was, jakieś straty, spustoszenia, lęki, no myśli tak niespokojne, szkody też na związku. Tutaj osoba pytająca ma jakieś tutaj presję czasu, by wyjaśnić właśnie, dlaczego partner jest tak tutaj dwulicowy, dlaczego zagrywa tak jakoś dwojako, fałszywie. Tutaj chce, by rozwinęły się sprawy oczywiście wszystkie bardzo pozytywnie. Chce zaproszenia właśnie do rozmowy, by to wyjaśnić, by tutaj z tym partnerem właśnie porozmawiać, spotkać się na poziomie takiej dobrej komunikacji, by wyjść tutaj z tych labiryntów, z tej pułapki, z tych takich tutaj niewiadomych, fałszywych zachowań się partnera
wobec osoby pytającej. Więc trzeba, należy szybko szukać porozumienia, szybko, aktywnie właśnie zainicjować jakieś spotkanie tutaj, porozumieć się, znaleźć jakiś tutaj pomost między Wami, by właśnie te relacje znów oparły się na lojalności, wierności, przyjaźni i by po prostu tutaj ta Wasza długotrwała relacja, partnerstwo czy małżeństwo przetrwało ten kryzys, by to wyjaśnić wszystko, jakie są tutaj powody tego zachowania partnera, by otworzyć nową perspektywę w tym związku, nową szansę, szansę na lepszą komunikację, na lepszy właśnie tutaj, na lepsze zmiany, prawda? Także przeszłam przez Państwa całą drogę kart, które tutaj potasowałam. Proszę posłuchać sobie parę razy tego filmiku, wszystkie osoby, których to dotyczy, i bardzo tutaj no, życzę Wam, byście porozmawiali z partnerem głęboko, szczerze i byście wyjaśnili właśnie tutaj ten powód takiego rozdarcia partnera wewnętrznego, takiego stania na rozdrożu i właśnie przez to tą zmianę jego zachowania w stosunku do Was. Życzę wyjaśnienia tej sprawy i to szybko, ponieważ tam była karta akcji, więc zróbcie to szybko. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia już wkrótce.